Normalnie ludzie, widzieliście tego deka, którego znaleźliśmy na śmietniku ostatnio? Patrzcie! Ten normalnie playground, to jest mega deskorolka. Patrzcie, jakie ma kauczuki normalnie. Ona ma kauczuki! Kauczuki, patrzcie, będzie szybko. O, zobacz. Patrzcie, ja sobie tutaj na garażu normalnie trenuję, szykuję się na poszukiwania. Mamy środę, godzina 11. Mam jeszcze hulajnogę ukrytą w krzakach. Więc tak myślę, żeby sobie po hulajnogę pójść i poszukiwania rozpocząć od hulajnogi, ale jak potem tak myślę, coś będzie nie tak, to nie wiem, gdzie ją schowam, a ona jest fajna. Ona jest fajna, może na jakieś święto się wybierzemy, a teraz pozwólcie, że jeszcze troszeczkę się pobawię, bo naprawdę fajna jest deskorolka. Zobaczcie, jak fajnie jeździ. A tak w ogóle, jeszcze przerwę, sorry, że przerwę jeszcze, w ogóle mam tą naszą zabawę z deskorolką. Wyprałem nową kurtkę tego, jak to było? Kilteca, prawda? Patrzcie, jak leży. Nowa kurtka ze śmietnika, czapeczka ze śmietnika. Patrzcie, wszystko ze śmietnika, spodenki ze śmietnika, nie medycyna, tylko też fajna firma, buciki ze śmietnika, normalnie czuję się fajnie w tej kurteczce i plecaczek, pamiętacie ostatnio ze śmietnika? Keszua też sobie wzięliśmy, także codziennie nowy strój. W śmietniku codziennie nowe stroje i pamiętajcie, nie chodzimy do sklepów, nie chodzicie do sklepów. Fryganizm, recykling, a teraz jeszcze się przejedziemy na hulajnodze. Zobaczcie, z chęcią bym trika bym zrobił z chęcią, ale no jakby coś by się stało, to by to w końcu musiało się skończyć. A to nigdy się nie skończy normalnie. Patrzcie, co tu jadę. Zobaczcie. Pobawimy się trochę, nie? Jak się w ogóle czujecie? Co robicie? Dzisiaj ma być 23 stopnie. Także przejdziemy się tutaj, zobaczymy co jest. A przejedziemy się troszeczkę, jeszcze pojeździmy, bo tutaj nasza... tak w ogóle to witam na naszej miejscówie. Miejscówie numer któryś tam, prawda? Magazyn. Kolejny magazyn. Także nasz garaż, nasza hala. Śmietnikowy artysta was wita. Czujcie się jak u siebie w domu, że tak powiem. Czym chata bogata. A tutaj robię triki sobie. Bo mamy fajne podłoże, dlatego jest przyjemność. Było wiele okazji, żeby sobie pojeździć tam po prostu po drodze, ale mówię, tam nie będzie przyjemności, bo ta droga taka, jakieś płytki, prawda, czy coś. A tutaj elegancko, w końcu pierwszy raz od dawna się bawię, że tak powiem. Bo cały czas te poszukiwania, a teraz zobaczcie, te triki tutaj można. Lecimy! Bieri! No siemanko, my już dalej lecimy na poszukiwania. Bloki osiedla, bloki czekają na was. Nowe, stare, także mamy dzisiaj miks w odcinku. No i co, lecimy? Słuchajcie, widzieliście? Jak tam teraz byłem, patrzcie, fajna kurteczka i spodenki z tego, kilteca, no nie? Kilteca fajna, powiem wam, fajna. Ze śmietniczka, wszystko w śmietniku, w sześciutku macie śmietnika, Armani, Gucci, Prada, wszystko, no nie? No, widzieliście jak przed chwilą w garażu jeździłem ze skorolce i... O, siemano, co tam, coś ciekawego jest? Siemka. No zbieram te śmietki wspaniałe. Jakieś skarby. Na kamerę można zaprezentować widzom, że tak powiem, piły mechaniczne normalnie. Teksańska masakra piły mechaniczne. Ja byłem na 10 części. A z której strony? Stamtąd idziesz? Stamtąd czy stamtąd? Tamtąd. Bez kupu złomu jeszcze mam tak. Dobra, tam na nowym byłeś? Co? Na nowym byłeś? Nie, nie byłem. Dobra. Tam zdrówcio, bro. I lecimy normalnie ludzie dalej, prawda? Lecimy dalej na nasze poszukiwanka. Bloki osiedla bloki, patrzcie, wystawki. Wystawki też tutaj są. Patrzcie, normalnie wystaweczka, krzesełka ładne. Jaki to typ? To jest ten hałas. To jest hałas czy nie hałas? Czy to jest ten drugi? Hałas? Hałas. Nie hałas. Mówcie, piszcie w komentarzach, co to jest. Co to jest za model, typ, ale w ogóle fajna kanapa. W fajnym stanie, że tak powiem. Normalnie dobra kanapa. Dobra kanapa, dobra. Ładna, solidna.
Solidna i ty. Tu już wziąłem takie torebeczki sobie, wszystko bieli. Torebeczki też bieli. Jakieś. Chodź do góry? Nie. To wystawka. Wystawka. Można brać. Zapraszamy, czym chata bogata. Ja nie, tylko. Jakieś wazoniki, może coś są tutaj? Oczywiście, oczywiście, zapraszamy. Tylko nie za wchodziku. Pierwszy. Zamknięte. A tam nie ma. Nie, na to po prostu. Tu ma ty czytać, ja to zapomniałem. Dobra, co wpisujemy? A co wpisać? No, żebym nie, ale pamiętała, ja, to bym ja nie wiem, ale ja nie wiem, ja nie wiem, co mam wpisać w ogóle. Nie da się dostać. Ja nie stąd jestem. Jak teraz rozłożymy tą całą sytuację? Otworzę klucze. To ja otworzę chociaż. Chociaż otworzę, normalnie. Chociaż otworzymy. Pani nie chce takiej torebki fajnej? Torebeczki, proszę. O, nie chce pani? Torebki fajne. Nie chcę, nie. Marinami i nie staje. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. No i patrzcie, taką torebkę Valeria Ferimon sobie wziąłem. Wszystko bieli, no nie? Wszystko bieli. Valeria Ferimon też bieli. Taką torebeczkę. Taka torebeczka, patrzcie na wystawkę. I cztery te krzesełka tu na was. Już czekają. Czekają na was te cztery krzesełka. I piękna kanapa. Tam nic nie ma, ale siądziemy sobie, zobaczymy jak tu jest, fajnie. Uwaga, bo wszystko się spierdzieli na nas. Dobra, niech tu będzie. Dobra, bieli torebki, krzesełko zostawiamy. Tak jak było, żeby nikt nie miał problemu do nas. I lecimy dalej. A, bloki osiedla, biedroneczka, tutaj mamy takie kontenery, my już torebkami lecimy, takie hasiołki mamy. Patrzcie, leży coś tutaj dla nas ciekawego, co to jest, musimy sprawdzić, co to leży. Altacel, atlantel, fajny naprawdę, taki atlantel leży, nie biorę tego. Atlantela całego. Mam już tych telefonów. Przestałem zbierać przy... chyba przy 50. Tu. I kaputki takie. Lecimy dalej, lecimy. O, wchodzimy na następne CPX-y normalnie. A tu taka... takie coś czeka na nas. Zobaczcie, co to jest? Do czego tu może służyć takie urządzenie? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czy to aluminiowe. Zaraz sprawdzę, bo aluminiowe to bieli bierzemy. Nie wiem, kawał solidnego jakiegoś naczynia. Nie wiem, co to jest. Ale sprawdzę to. Dalej to w ogóle wyciągnąć. Zajrzyjcie tam, co tam się dzieje. Magnesem to potraktujemy zaraz. Aloha, amigo, aloha. Wasz kapitan Hook dobija właśnie na kolejne wyspy. Jest Stefan? Stefan! Jesteś? A nie ma Stefana. Co to jest? Nie wiadomo, co jest farba. Nie ma. Stefan jest po drugiej stronie. Piękna pogoda, piękna. Jest! Stefan czerwone oczy ma? Ma czerwone oczy? Patrzcie, to Stefan. No nie, czy nie Stefan? Stefan, to ty? To jest Stefan. Gdzie jest Stefan? Dobra, lecimy dalej. Idziemy dalej, fajny strzelik, powiem wam. Dwa kasztelaniki i karnaś. Coś tu da. Harnaś i żółby, cztery butliwa już mamy. Lecimy dalej. A tu zobaczcie, fajny światek, patrzcie. Look this one. Normalnie tego bym sobie wziął, ale nie mam się zabrać z tym. Patrzcie jaki fajny. Normalnie fajna palma. Komu się ta palma podoba? Kto by chciał pod palemką sobie spędzać czas? No zapraszam tutaj. Weźmiemy go na zewnątrz. Dajmy mu trochę słońca, ludzie, czekaj. Dajmy mu trochę słońca.
fajna, nie? Patrzcie. Fajna palemka. Nie trzeba chodzić do Castoramy. Dobra. Lecimy dalej, bierzemy te butelki i lecimy. No, lecimy, lecimy, bloki osiedla, osiedla, bloki. Patrzcie, jakie klimaty, mamy fontannę. Fontannę, możemy się zaraz schować. Są jakieś groszówki dla mnie? Trzeba wrzucić coś na szczęście. Ale jestem załadowany. Brakuje rąk, patrzcie. Szachy. Normalnie szachy. Można zrobić hejterowi szach i mat. Patrzcie, fajne szaszki, nie? Wrocławskie klimaty. Może wrocławskie stacje benzynowe nie cieszą, ale wrocławskie szachownice bardziej już, nie? Lecimy. Patrzcie na to, normalnie właściwy czas, bo gdyby tu był inny poszukiwacz, to za chwilę już pewnie by tego nie było. Patrzcie, ja widzę zegarek. Patrzcie, trzeba to dźwignąć. Dobra. Jak to podjąć? Jedziemy z tym matem, mat. Weź to całe. Patrzymy tutaj sobie na spokojnie. Zegarki normalnie. Ale jazda dosłownie. Masakra. Ale miazga, perfekt. Stary perfekt jest czy nowy? Perfekt normalnie. Patrzcie. Perfekt. To cały jest, cała bransoleta. Sygnowany, nie wiem, ale jest, powiem wam, ciężki. Jest ciężki, perfekt. Patrzcie, wyłożymy tutaj, zobaczymy wszystko, co tam jest. Co to jest? O, normalnie jak z innych czasów. Widzieliście takie, co to jest? Naba. Naba normalnie, widzicie taką nabę? On numer seryjny tu ma 043 043. On jest chyba pozłacany, chociaż nie, to jest pomiedziany, ale CCAP ruski, czy co pisze? 26, chyba 26 karatów, tak, czy coś, nie wiem, ale fajny bicia tutaj, bicie od Saby oryginalne. Od naby. Ty, co tam jeszcze jest? No. Boże. Stary Wostok, ale jazda. Ale on, kurde, bez tej zameczki, ale powiem wam, patrzcie, seryjne numery. Pisze się, 17 Jewels. 17 karatów, czyli pozłacany, ma elementy złota. Stary Wostok, dobry Wostok, ale fajne elementy ma. To się różni od tych teraz. Od tych takich badziectwa tych zegarków. I co? Nie trzeba chodzić z żadnym wykrywaczem. Patrzcie, tu lepsze normalne depozyty trafiamy. Bo ja się wywodzę, wiecie, z wykrywacza metalu, także kiedyś chodziłem z wykrywaczem i chodziłem parę lat. Znaczy parę lat chodziłem i bez złota. Większe, czy złoty znalazłem, złoty pierścionek, złotą obrączkę, 9 gram złota z biciami fajnymi. Ale, o, perfekt, ale jazda w ogóle, ty normalnie, masakra. Nie, ten perfekt, słabszy niż tamte. Co tu jeszcze jest? Stary Vegas. Ma sygnał tu, 259. Stary Vegasik, fajny, przyjemny. Fajne zegareczki, ja powiem. Właśnie, normalnie zegarki, fajne. No fajna przygoda, coś dzisiaj mi to szczęście, że tak powiem, dopisywało od samego początku. Fajnie, ten jest chyba mój ulubieniec, Naba. Naba czy perfekt? Ten wygląda na bardzo ładnie. Świetny stan, perfekt. Muszę sprawdzić. Też sygnowany, P186. Dobra, bierzemy te zegarki.
Bierzemy je. O, jeszcze bransoletka jedna. Normalnie. Bierzi, bierzemy je, bierzi robimy. Tu nasze torebki, nasze rzeczy. Lecimy normalnie. Lecimy dalej.